Właśnie w tym momencie jest godzina 20:23, a ja dowiedziałem się, że moje konto na Steamie zostało zhakowane. W dniu wczorajszym, czyli 1 stycznia nowego roku oczywiście, kupiłem sobie kosę, żeby zrobić wam noworocznego giveawaya. Kosa, którą kupiłem, był to Bagnet Jasne Wody. Już wam mówię, ile aktualnie kosztuje na rynku ta kosa. Aktualnie ta kosa na rynku kosztuje 1151 zł. Ja ją kupiłem na grupce za 900 zł, czyli troszkę taniej. Kupiłem też dla was dwa inne skiny, a mianowicie jeden skin to była AWP Asimov. AWP Asimov kupiłem za 150 zł, jest ona aktualnie na rynku za 250 zł. I kupiłem jeszcze jednego, jakiegoś tam pobocznego skina, jakiegoś takiego Famasa złotego, nie pamiętam już jak on się nazywał. Na te wszystkie skiny wydałem ponad 1100 zł. Czyli no, nie tanio, nie tanio. Chciałem zrobić dla was noworocznego giveawaya z moją ekipą. No ale jak widać, chyba się ten giveaway nie uda. Ja, zachowując resztki honoru, zrobię wam tego giveawaya, ale na jakieś inne koski. I ogarnę po prostu jakieś inne koski dla was, żebyście po prostu mieli giveawaya, ale o tym powiem wam w innym odcinku. I tak, po 2 tygodniach zalogowałem się na moje konto Steam, żeby kupić po prostu te skiny. 2 tygodnie nie wchodziłem na to konto, ponieważ grałem sobie na Smurfie, gdzie sobie po prostu grałem normalnie z kolegą i tyle. Wbijałem po prostu rangę i grałem na streamach też, żeby wam pokazać, czy są cheaterzy na takich słabych levelach, czy coś. I ogólnie taki był mój cel. Te konto nie ma wagbana, nawet wam teraz mogę pokazać to. Proszę, mamy tutaj to konto. Gdyby po prostu to był wag za jakieś cheaty, chociaż cheatów żadnych na komputerze nie mam, to bym po prostu też dostał na to konto. A jeszcze jest jedna kwestia. Na tym koncie, które teraz wam pokazałem, czyli Wariat Kamil, czyli konto, które kupiłem sobie jako drugie, grałem na tym koncie na Skin Changerze przez te 2 tygodnie właśnie, które mnie nie było na tamtym koncie. Więc gdyby to był wag ze Skin Changera, to bym dostał waka też na tym koncie, a jakoś tego waka nie ma. Dzisiaj, czyli 2 stycznia, kiedy wstałem około godziny 18, zalogowałem się na mój telefon na maila, sprawdzić sobie jak zwykle, czy dostałem po prostu jakieś powiadomienie. Zaciekawiła mnie jedna wiadomość, a mianowicie hasło na twoim koncie Steam zostało zmienione, czy coś takiego. Innego nie było, nie było innej wiadomości. Od razu chwyciłem za mój drugi telefon, żeby zobaczyć, czy po prostu mam jeszcze dostęp do SteamGuarda i takiego dostępu już właśnie nie miałem. Przypominam, że w żadne linki nigdy nie klikałem, nigdy cheatów na mój komputer nie instalowałem. Nie wiem, co może być tego przyczyną, że moje konto zostało zhakowane. Jak wam pokazałem to już na pierwszym ujęciu, moje konto zostało zhakowane przez jakiegoś MZO. Jak się dowiedziałem, że moje konto zostało zhakowane, pewien widz dał mi w komentarzu linka do tego profilu i po prostu zauważyłem, że jest tutaj blokada wag. A ja bym chciał tutaj przypomnieć, że to są straty bardzo, ale to bardzo dla mnie wielkie, ponieważ na tym koncie Steam już sobie tutaj podliczyłem, jakie gry posiadałem. Posiadałem bardzo dużo gier, w tym Cyberpunk, FIFA 21, takie gry posiadałem, więcej tych gier. Wyszło to około 700 zł za same gry. Za skiny poboczne wyszło mi 300 zł. Ogólnie straciłem 2300 zł, łącznie z grami, skinami i jeszcze po prostu kupowałem sobie takie karty, żeby sobie zrobić level. Na nie straciłem około 100. Więc łącznie po podliczeniu straciłem 2300 zł, więc zostałem oszukany na 2000 zł i logowałem się kiedy ostatnio? Ostatnio się logowałem wtedy, żeby po prostu kupić dla was te skiny, czyli wczoraj. Wczoraj jeszcze nie było żadnej blokady, nawet nie wbijałem do CS-a, tylko po prostu kupiłem i zostawiłem po prostu to konto i zalogowałem się na mojego Smurfa. Ja bym chciał przypomnieć tutaj, że na moim telefonie miałem po prostu guardy z 3 kontami. 2 były z wakiem i jedno właśnie było to. I dzisiaj mam tylko 2 konta z wakiem, a jedno właśnie gdzieś poleciało. Wydaje mi się, że nie wiem, co mogło być tego błędem. Nie wiem, czy to może być jakiś błąd, że wyciekła jakaś baza danych, chociaż to wątpię, bo ostatni raz, kiedy wyciekła baza danych, to było 2 lata temu, a ja po prostu jestem dopiero godzinę od tego, że się dowiedziałem, że mam po prostu blokadę wag na koncie i tego konta nie mam.
Ja na tym koncie miałem bardzo dużo medali, w tym miałem operację, którą dopiero co ostatnio kupiłem. Miałem jeszcze na tym koncie ponad 150 zł na po prostu doładowane do portfela i tych pieniędzy już nie zdobędę. I jeżeli ktoś wie, czy mogę jakoś odzyskać to konto, to niech mi napisze w komentarzu, bo naprawdę zależy mi na tym, aby odzyskać to konto. I nie wiem, czy by mi tutaj Steam oddał to konto bez waka, wątpię w to, ale przynajmniej chciałbym odzyskać to konto, ponieważ zależy mi na tym, żeby po prostu gry odzyskać, ale skiny to jest po prostu cios w moje serce, ponieważ ja chciałem wam zrobić tego giveawaya, a niestety nie zrobię takowego na takie skiny, aczkolwiek na kosę i tak wam zrobię, bo kupimy jakąś kosę z ekipą, łącznie wszyscy i zrobimy wam na to giveawaya, ale o tym będę mówił na streamach i w innych odcinkach. Niestety, ale ja nie wiem, co mam teraz powiedzieć. Ci, co po prostu mi nie wierzą, to nie wiem, co mam jeszcze tutaj powiedzieć na ten temat. Nie wiem po prostu, co mam powiedzieć, co mam pokazać. Ja teraz w tym momencie mogę nawet wejść na pocztę i jedyny mail, który dostałem, to o zmianie hasła. Nie wiem, gdzie mogły się podziać inne maile, bo ja naprawdę mam wszystkie maile tak zabezpieczone, że wątpię, że ktoś by mógł wbić razem na maila. No nie wiem. Nie wiem, co mam teraz myśleć o tej sytuacji. Ocenę zostawiam wam. Piszcie w komentarzu, czy mogę jakoś odzyskać to konto. I pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich ludzi na premierze. No teraz przez parę dni nie zobaczycie u mnie uśmiechu na twarzy, ponieważ wraz z takimi stratami majątkowymi, no to nie jest majątek, ale 2000 zł piechotą nie chodzi, jak ja to zawsze mówię. To nie są małe pieniądze dla mnie, więc ja też tutaj nie będę jakoś szczęśliwy w tym momencie, bo no nie wiem, pierwszy raz dostałem haka na konto. Mój przyjaciel Layson dostał już 3 haki na konto. Ja jeszcze w swoim życiu nigdy nie zostałem sakowany, ale ten pierwszy raz właśnie nastąpił dzisiaj. Akurat taki niefar, że wczoraj kupowałem kosę i tej kosy już dzisiaj nie mam, więc niestety, ale ja już będę kończył ten film, bo idę zaraz robić streama i będę też na streamie mówił o tej sytuacji, więc bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Możecie mnie wesprzeć jakimś miłym komentarzem. I co, dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, w następnych odcinkach, cześć!